Hej, witajcie, jestem Sawer, a to jest taki nietypowy materiał, ponieważ dzisiaj zagramy w grę na tym kanale, ale grę niezwykłą. Grą tą jest Hunten. Grę tą możecie znać z creepypasty, która jest u Azergotila i, o ile się nie mylę, u Sepiana. Link do tej creepypasty będzie oczywiście w opisie. No więc zacznijmy grać. To jest menu startowe. Yeah, sure. Czyli to nawet nie jest pytanie, tylko stwierdzenie. Jesteś pewien. Tak, nie, nie. Co ja zrobiłem? Muszę Dobra, jeszcze raz. Dobra, jesteśmy tutaj z powrotem. Yeah, sure, yes. Okej, mogę coś poklikać. Nic nie mogę chyba poklikać. Dobra, to zjeżdżaj myszko, steruję strzałkami. I idziemy. Las. Tam to był chyba domek. Mogę się wrócić? Demet, nie mogę się wrócić. Dobra, idziemy dalej. O. Tłumaczenie tych napisów będzie na dole dodane. Mógłbym to tłumaczyć tak na żywo, ale mogę gdzieś popełnić błąd i będziecie mnie hejtować, więc będzie to samo miejsce, te same uczucia. Codzienna rutyna. Jesteśmy chyba w szkole, tak, school, tutaj nawet pisze, to są klasy. No i z tego co widzę, złe oceny, głośne śmiechy. No mówię, to wszystko będzie przetłumaczone na dole. Z tego co widzę, to nasz protagonista, nasza kulka czarna z oczami, jest gnębiony w szkole, ma słabe oceny i z tego powodu czuje się samotny i tak dalej. O, moje miejsce. Moja jedyna ucieczka. Łocie chuj! No to nasz protagonista umarł chyba. Tak, pentagram. I will protect you, always behind you, never lonely. Może jeszcze parę moich przemyśleń na temat tej gry. Ponieważ właśnie skończyłem montować i podczas montażu tej gry i podczas tłumaczenia tego wszystkiego myślałem trochę nad tą historią i chciałbym przedstawić moją interpretację tej historii. Historia ta opowiadała historię ucznia, ucznia szkoły, który dostawał słabe oceny, który był samotny, który nie miał przyjaciół prawdopodobnie i którego gnębili, z którego się śmiali, który może miał jakieś problemy rodzinne w domu, ponieważ właśnie chodził tutaj swojej samotni, tej swojej pustki. No i z tego powodu był strasznie przygnębiony, pełen właśnie, tak jak mówił, pełen łez, pełen samotności i tak dalej. No i na końcu nasz protagonista umiera potrącony przez samochód i wtedy zadaje sobie te pytanie właśnie, tak jak te pytania właśnie, jakie tam zadał, czyli czy to wszystko było jego winą, więc właśnie, tak jak mówię, może miał jakieś problemy w domu, może miał, jego rodzice się kłócili, czy coś w tym stylu, więc zadał sobie pytanie, czy to wszystko jest moją winą, czy, nie pamiętam już dokładnie, przewinę, bo akurat to jest podczas montowania, o, dalej, właśnie, czy to jest wszystko moja wina, co zrobiłem źle, nie potrafię tego naprawić, czyli nasz protagonista chciałby to naprawić, ale nie potrafi naprawić swoich błędów, ponieważ umarł potrącony przez samochód. Na końcu ta plansza trochę jest... to jest plansza właśnie zrobiona stricte pod creepypastę, czyli cała gra jest historią, którą można interpretować na masę sposobów, a ta plansza ma nas wystraszyć, tak, żeby zrobić z tego creepypastę, czyli właśnie... ostatnie co mam zrobić, to mam zamiar cię chronić. Zawsze za tobą, nigdy samotny. Czyli protagonista będzie zawsze za nami, jako na, no nie wiem, można to zinterpretować też w ten sposób, że będzie naszym aniołem stróżem, coś w tym stylu. Nie wiem, może to jest nadinterpretacja, może w tym momencie nadinterpretuję,
ale nie wiem, no tak mi się wydaje, więc chciałbym, żebyście i wy spróbowali zinterpretować tą grę. Chciałbym, żebyście i wy zrozumieli tą grę na swój sposób i napisali w komentarzach, jak dla was, czym dla was jest ta historia, co dla was ona opowiedziała, jak wy ją interpretujecie. Do zobaczenia, do usłyszenia.